Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Polska armia jak nigdy od tak wielu lat zbroi się. Od przyszłego roku budżet na obronność ma wzrosnąć o 20 miliardów złotych do 3% PKB. W obecnej sytuacji geopolitycznej wydaje się to naturalny kierunek, ale w jakim czasie i jak powinniśmy się wzmocnić? I czy zdążymy? I czy przed czym? Pytanie jest bardzo trudne, bo odnosi się nie tylko do elementu dozbrojenia w warunkach obecnej sytuacji, bo i to jest podejmowane, ale również kwestii długofalowych, czyli procesów modernizacyjnych. Musimy zdać sobie sprawę, że przed Polską oba zadania zostały postawione niemalże jednocześnie. Dlatego, że nie mamy tego komfortu, iż nasza modernizacja techniczna, modernizacja tak naprawdę sił zbrojnych może dać nam skutki gdzieś za 10-15 lat. My musimy uzyskiwać skutki tu i teraz, a więc to jest ten element dozbrojenia, bo nie jesteśmy pewni działań rosyjskich, nie jesteśmy pewni działań białoruskich w naszym regionie. Musimy być też odpowiedzialnym partnerem dla innych państw natowskich. Stąd chociażby kwestia szybkich zakupów, czy też przyspieszenia zakupów broni, która jest w umownym wymiarze na półce, a więc od naszych partnerów, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, ale też z innych kierunków. Z drugiej strony, jeżeli patrzymy na modernizację techniczną sił zbrojnych, to nie możemy uciekać się przed odpowiedzeniem sobie na jedno pytanie, jak powinny wyglądać wojska z perspektywy 10-15 lat. I tutaj ważnym procesem jest wzmacnianie polskiego przemysłu obronnego, tak aby efektywność i skuteczność badań i rozwoju była na lepszym poziomie, bo dotychczas to być może jest pewien mankament, a więc badanie i rozwój, a potem przekładanie tego na procesy masowej produkcji, procesy wprowadzania uzbrojenia. Jednego jestem pewien. Mamy dzisiaj dwa komfortowe czynniki. Pierwszy to jest konsensus wokół tego, że wszystkie niemalże partie polityczne i stronnictwa polityczne akceptują zwiększanie potencjału obronnego sił zbrojnych. To jest dla nas może w Polsce nic wyjątkowego, bo od 99 roku tego typu konsensus istniał, a nawet i wcześniej, jeśli chodzi o wejście Polski do NATO. Ale zwróćmy uwagę, że chociażby procesy modernizacyjne w Europie Zachodniej, w państwach, które wydawałyby się być niemalże liderami, jeśli chodzi o potencjał obronny, często są kontestowane. Często mówi się, że lepiej wydawać na inne kwestie, a obronność to zostawić gdzieś na końcu. My mamy tę przewagę nad tymi państwami, że rzeczywiście nasze społeczeństwo akceptuje te obciążenia. A z drugiej strony tym komfortowym czynnikiem jest również posiadanie pewnej perspektywy zagrożeń, które oczywiście zdiagnozowaliśmy wcześniej, bo przecież Polska mówiła o rosyjskich aspiracjach i zagrożeniach neoimperializmem już od czasu wojny w Gruzji. A więc te dwa czynniki, one wpływają bardzo pozytywnie na procesy modernizacji i zmian wojska. Gdzie są problemy, pewne mankamenty? To jest utrzymanie stabilności modernizacji, bo tak zwane programy modernizacji technicznej przecież ulegały gwałtownym zmianom wielokrotnie, ale z drugiej strony mamy ten komfort, że rzeczywiście dzisiaj bardziej konsensus możemy traktować jako odpowiedź na to, o czym mówimy tak naprawdę, jeśli chodzi o obronność. Ale czy Polska ma opracowaną jakąś strategię zbrojeń, czy działamy trochę na oślep? Polska dysponuje programem modernizacji technicznej. Istnieją plany, jeśli chodzi o dozbrajanie sił zbrojnych, aczkolwiek istnieją wątpliwości co do poszczególnych elementów składowych, pewnej wyspowości też i zdolności szybkiego wdrażania poszczególnych systemów. Na pewno nie ma to tutaj idealnego środowiska. Na ile możemy wykorzystać w zbrojeniu armii polski przemysł obronny? Polski przemysł obronny wykazał się dzisiaj, jeśli chodzi o pewne segmenty w kontekście Ukrainy. Jesteśmy przekonani, że mamy taki potencjał, aby w części przynajmniej procesów partycypować. Wydaje mi się, że to powinno stanowić kluczowe zagadnienie, jeśli chodzi o wzmacnianie właśnie w tych warunkach komfortowych polskiego przemysłu, tak aby on oczywiście nie stanowił w 100% alternatywy, ale przede wszystkim stanowił zaplecze dla obrony powszechnej w przypadku porwania się łańcuchów dostaw oraz przede wszystkim mógł te elementy, w których jest dobry, wprowadzać na masową skalę, tak jak na przykład systemy przeciwlotnicze, czy też systemy bezzałogowe, do naszych sił zbrojnych, a nie tylko w jakimś takim wręcz homeopatycznym wymiarze. A jeśli już się dozbrajać, to z jakich kierunków świata sprzęt powinien do nas płynąć? Sprzęt powinien przede wszystkim spełniać nasze oczekiwania, jeśli chodzi o zaplecze doktrynalne, ale również być elementem budowania twardych sojuszy i relacji sojuszniczych z partnerami, którzy gwarantują nam odpowiedni poziom bezpieczeństwa technologicznego, ale też bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kooperację z ich siłami zbrojnymi. Stąd też chociażby pozycja i rola amerykańskich sił zbrojnych, amerykańskiego przemysłu obronnego, ale też partnerów na przykład europejskich. Zwróćmy uwagę, że silny przemysł zbrojeniowy jest we Francji, powinniśmy go wykorzystać, w tym na przykład technologie kosmiczne, ale również silny przemysł zbrojeniowy wśród partnerów poza Europą. Bardzo ciekawym kierunkiem jest właśnie kwestia relacji z Republiką Korei. Czy nowoczesny sprzęt, który będzie do nas trafiał, ktoś będzie umiał obsłużyć, czy poradzimy sobie z odpowiednim wyszkoleniem żołnierzy? Jeżeli chodzi o wyszkolenie żołnierzy, operatorów, to jest najmniejszy problem. Polscy żołnierze pokazali wielokrotnie, iż są w stanie wykorzystać w znacznym stopniu sprzęt, bardzo szybko przygotować się, przystosować do standardów zachodnich. A na ile Białoruś może jeszcze za
zaangażować się w tą wojnę? Co to dla nas oznacza? Przede wszystkim, gdyby Białoruś pełnoskalowo weszła do konfliktu, to na pewno sytuacja nasza w warunkach, nazwijmy to, strategicznych uległaby znacznemu pogorszeniu. To już nie jest ta Białoruś jak wcześniej, a ją postrzegaliśmy, dlatego że obecność chociażby dużego kontyngentu wojsk rosyjskich, czy też innych komponentów, które są wykorzystywane w walkach w Ukrainie, na przykład sił powietrznych, już i tak zmieniła tą architekturę. Ale z drugiej strony, gdyby wojska białoruskie przekroczyły granicę ukraińską i pełnoskalowo weszły do działań, no to ta sytuacja byłaby bardzo negatywna. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne, dlatego że reżim białoruski zdaje sobie sprawę z konsekwencji. Raz, niepewności wobec własnych żołnierzy, postawy własnego społeczeństwa, a dwa, kwestii skutków tego typu działań, jeśli chodzi o represje wobec niego, wobec struktur firm białoruskich działających na całym świecie. Aczkolwiek taki scenariusz musimy brać pod uwagę, bo naciski Rosji mogą zostać zwiększone, ale może też na przykład nastąpić pewna próba przeobrażenia władz białoruskich na takie, które będą o wiele bardziej aktywnie uczestniczyły w działaniach wymierzonych w Ukrainę w przyszłości. Taki scenariusz też musimy rozpatrywać. No i patrząc przez pryzmat tego, jak Białoruś zaatakowała polską, łotewską oraz litewską granicę presją migracyjną, ale też dokonując chociażby aktów sabotażu, czy też na przykład ostrzału polskich elementów oświetlenia granicy, no to możemy sobie tylko wyobrazić, jaki wtedy element wyzwania byłby dla nas. No nie mówiąc już o kwestiach zagrożenia szlaków przerzutu pomocy wojskowej dla walczącej Ukrainy, które są w jakimś tam stopniu, w znacznym stopniu skoncentrowane właśnie przy naszych granicach, czy też w ogóle na tych szlakach, które idą w kierunku naszych granic. Niewątpliwie byłby to scenariusz bardzo niebezpieczny. I na razie okazuje się, że dużą bolączką dla Białorusi jest budowa zapory na granicy. Żąda jej rozebrania, mówiąc, że to poważne zagrożenie dla ekosystemu Puszczy Białowieskiej. Czemu to ma służyć? Przede wszystkim bariera, jeżeli mówimy o barierze, która ma ograniczać możliwość swobody używania presji migracyjnej, jest skuteczna. Pokazały to przykłady wielu państw, które zainwestowały w fizyczne bariery, ale również w efektywne systemy obserwacji dzień-noc, czy też innego typu sensory, nie tylko kamery. A więc im bardziej, im głośniej będą angażowane tutaj chociażby głosy ekologów, różnego typu obrońców praw człowieka, też należy domniemywać operacje wpływu strony białoruskiej i rosyjskiej, bo coś takiego w okresie sowieckim było podejmowane w Zachodzie i mamy tak naprawdę konkretne przykłady tego. No to im głośniej będzie to akcentowane, tym możemy domniemywać, że efektywność naszych działań jest na odpowiednim poziomie i zwiększa tak naprawdę prawdopodobieństwo zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko Polsce, ale również innym państwom regionu, bo wyobraźmy sobie sytuację Ukrainy, gdyby dzisiaj Polska, Litwa i Łotwa, Estonia masowo zmagały się z presją migracyjną, która została wytworzona sztucznie przez Białorusi w tym samym czasie. Na przykład trzeba byłoby przekonstruować system pomocy wojskowej dla Ukrainy i zmagać się z pomocą, jeśli chodzi o prawdziwych uchodźców wojennych z Ukrainy. Do tego dążyła Białoruś i Rosja, aby zrobić taką operację osłonową, jeśli chodzi o swoje późniejsze plany inwazyjne wobec Ukrainy. Tylko nasza skuteczna odpowiedź regionalna, ale też w pewnym sensie natowsko-unijna, zapobiegła temu i wydaje się, że dzisiaj pozostaje Białorusi odwoływanie się do narzędzi takich jak chociażby sygnalizowanie jakichś problemów ekologicznych, problemów natury moralnej, etycznej. Jeżeli to Białoruś by budowała jakiekolwiek ograniczenia, bariery, to w żadnym razie nie byłaby podatna na tego typu argumentacje. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję ślicznie.